Rak tarczycy do niedawna był nowotworem rzadkim, czyli było poniżej 6 pacjentów na 100 tysięcy zbadanych z takim nowotworem. W tej chwili ta częstość się zmieniła i to jest około 3 tysięcy pacjentów rocznie ma taką diagnozę stawianą w Polsce i ta liczba systematycznie, ale na szczęście nie za szybko rośnie. W zróżnicowanym raku tarczycy mamy bardzo dobre wyniki leczenia, do 90, nawet 9% wyleczeń 10-letnich. To jest naprawdę świetny wynik, bo mamy skuteczną terapię jodem promieniotwórczym w wypadkach, kiedy chirurgia jest niewystarczająca. Problemem jest rak dzeniasty tarczycy i po ewentualnie nieskutecznym leczeniu chirurgicznym nie mamy leczenia uzupełniającego. Są takie zarejestrowane leki u nas w kraju, ale nie są refundowane. Jeżeli pacjent nie otrzymuje leczenia uzupełniającego, nowotwór rozwija się szybciej, szybciej pojawiają się przerzuty i w efekcie może szybciej prowadzić do złego zakończenia.